Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. $2,600,000 dostali do dyspozycji mieszkańcy miasta w tegorocznym budżecie obywatelskim. Od poniedziałku trwa głosowanie internetowe, ale karty do głosowania można też wrzucać do urn stojących w akwaparku i ratuszu. Do wyboru 24 propozycje. Jak zwykle pomysły mieszkańców miasta zostały skatalogowane w trzech grupach. Projektów małych o wartości do 100 tysięcy złotych jest 9. Dużych o wartości do 800 tysięcy tym razem jest 7. Ostatnia grupa to projekty społeczne i kulturalne. Realizacja każdego z nich może kosztować do 20 tysięcy złotych. Jak głosować? Głosowanie jest bardzo proste. W tradycyjnej formie papierowej zaznaczamy na karcie do głosowania po jednym projekcie w każdej z grup projektów, czyli możemy oddać 3 głosy. I identycznie wygląda to w przypadku głosowania internetowego. Również możemy oddać po jednym głosie na każdą z 3 grup. Do wyboru mamy w projektach małych budowę parkingów, utwardzenie żwirowej nawierzchni ulicy Dąbrówka, oświetlenie osiedla przy ulicach Emilii Plater i Skłodowskiej Curie lub na Antoniewicza i Reja, budowa alei spacerowej na osiedlu Hańcza, odtworzenie orłów zdobiących zabytkową bramę wjazdową na teren byłej jednostki wojskowej przy Pułaskiego, ogrodzony wybieg dla psów na osiedlu Północ albo budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownią planerową na Bitosa. Wśród dużych projektów królują parkingi, ścieżki rowerowe, drogi dojazdowe, ale jest i modernizacja bocznych boisk na Zarzeczu. Promocja aktywności artystycznej seniorów i młodzieży pod hasłem Śpiewajmy łącząc pokolenia, cykl warsztatów i koncertów bluesowych, pikniki, ale też szkoła cukrzycy w postaci kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz profilaktycznej. To propozycje z katalogu społeczno-kulturalnego. Jest jeszcze sporo czasu, bo głosujemy do 11 listopada, także ponad 2 tygodnie.